nasze. A Panie nasze, niech to w Ciebie przyjdzie. Zróżmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikt... Thank you.
żebyście tej drogi nie odczytywać te znaki Boże.
Wyruszacie do sanktuarium na drodze Jastopórskiej, Częstochowie, na Jasnej Górze. Pamiętajcie, że jest to sanktuarium narodowe. Nie jest to miejsce tylko dla poszczególnego człowieka cenne. Jest to bezcenne miejsce dla narodu. Chciałbym, żebyście wyruszając tę pielgrzymkę właśnie o tym pamiętali. Bo wtedy, moi drodzy, stajemy się właśnie Kościołem. Wtedy pamiętamy nie tylko o osobistych swoich kłopotach, sprawach, radościach, ale pamiętamy o nas wszystkich, o społeczności, o Kościele, o narodzie. Wtedy włączamy się właśnie w to, co określamy mianem Kościół. Jesteśmy wspólnotą, której zależy na wszystkim. Dlatego też taka serdeczna prośba, nie zapominajcie tej waszej pielgrzymce, tej waszej wędrówce przez pola, per agros. Właśnie o sprawach powszechnych. Mianowicie sprawy waszych rodzin, które są istotne, a przecież wy najlepiej wiecie, ile potrzeb wasze rodziny mają. Ile trudności wasze rodziny przeżywają. Że nieraz można by powiedzieć, nie ma skąd pomocy, nie ma skąd ratunku, a przecież idziecie do tej, która jest wszechmożna, uboga, orędowniczką swoją. Pamiętajcie o waszej wspólnocie parafialnej. Jesteście parafianami młodzi. Znacie, wiem, że dobrze znacie, potrzeby i trudności naszej parafii, naszego kościoła parafialnego. Niech przynajmniej jakiś jeden odcinek niewielki drogi waszej będzie pokierowany w intencji naszej wspólnoty parafialnej. Pamiętajcie też o Kościele Powszechnym i naszym Ojcu Świętym. I znów przynajmniej jakiś jeden odcinek drogi niech będzie pokierowany jako dziękczynienie, że on mógł być tak blisko nas, a przecież mówi tak właśnie blisko Niego, jako zastępcy Chrystusa na ziemi. Na drogę więc owocną, może i trudną, zwłaszcza dla tych, którzy idą pierwszy raz, bo zawsze to, co pierwsze, jest najczęściej trudne. I dla drogę wszystkich, którzy też jakiejś część będą z wami szli, będą wprowadzali, a przez to duchowo się łączyli. W tym sensie również pielgrzymowali. Na drogę dla tych wszystkich niech was kieruje wszechmogący miłosierny Pan. A Rafał Archanioł niech wam towarzyszy w drodze, byście w spokoju, w zdrowiu i z radością powrócili do swoich domów. Niech będzie to błogosławiony czas wewnętrznej odnowy i duchowego odrodzenia. Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się nad nami. O błogosławieństwo Boże, módl się słowami, których nasz Pan Jezus, pielgrzymujący również ze świętego miasta Jeruzalem. Ojcze nasz, Pan nasz Jezus Chrystus.
niech będzie przy was, aby was chronić. Niech będzie przed wami, aby was prowadzić. Niech będzie za wami, aby was strzec. Niech będzie z wami, aby was błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na was i pozostanie na zawsze. Idźcie w pokoju. Jezus Chrystus, Panem jest, Jezus Chrystus, Panem jest, Król to królów, Panów Pan, Król to królów, Panów Pan. Cała ziemia Jego jest, cała ziemia Jego jest, bo najdalszy świata kres, bo najdalszy świata kres. Jezus, Jezus, dodaj sił, weźmy inne. Nieść pomogli, nieść pomogli, ciężar krzyża, ciężar krzyża, przez ten świat i do serca. Serdeczna Matko, opiekuj to ludzi, nie chcę was sierot, do litości ludzi. Nie,
Nędzne dziadki, tylko do Ciebie upadłanej matki. Jakoś go karmiła, łatwo go skłonisz. O matko przemiła, gdy mu przypomnisz. Go karmiła. Spotkamy dziś Pan, radość ogromną w sercu mam. Alleluja! Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe. Więc wszyscy razem Pan Bóg, za to, że trzyma nas ręką swą. Więc wszyscy razem Pan Bóg, Zawitaj, Panno mądra, w domie poświęcony,
siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony od wszelakiej zarazy. Święta ochronione, pierwsze święta w żywocie matki już zrodzona. Tyś matką wszech żyjących, tyś jest świętych drzwiami. Nowa gwiazdo z Jakuba, tyś nad aniołami. Ogromna czar tu jesteś, krzyku obóz silny. Bądź chrześcijan ucieczką i bądź nieomylny. Bądź chrześcijan ucieczką. Teraz troszeczkę pośpiewamy. Możecie chyba się trochę nagadać. Jeszcze jest mistrz drogi, słuchajcie, to jeszcze się nagadacie nie raz. A teraz zachęcam do śpiewania wspólnego. Wspólnego modlitwy. Uprawiam poteczkę. Mamo, pozdrawiam cię! Zbliżenie. Zbliżenia trzeciego strzału. No i śpiewamy. Jeśli radość w sercu chcesz mieć, jeśli radość, radość, która wiesz nie ma trwać, przed tą Boga przyjdź i głos Jego chwałę. Przed tą Boga przyjdź i głos Jego chwałę. Przed tą Boga przyjdź i głos Jego chwałę i moc. Głos chwałę i moc, miłość. Jeśli miłość w sercu chcesz mieć, jeśli miłość, miłość, która wiecznie ma trwać, przed tron Boga przyjdź i głos Jego chwałę. Przed tron Boga przyjdź i głos Jego chwałę. Przed tron Boga przyjdź i głos Jego chwałę i moc. Głos chwałę i moc, pokój. Jeśli pokój w sercu chcesz mieć, jeśli pokój, pokój, który wiecznie ma trwać, przed tron Boga przyjdź i głos Jego chwałę. Przed tron Boga przyjdź i głos Jego chwałę. Przed tron Boga przyjdź i głos Jego chwałę. I ona przyniosła pokój pieruszanu. Możemy poprawić teraz trochę nastroje. Ram, 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 Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boża miłość wypełnia duszę mą. Ram, pam, pam, nie słychać. Ram, pam, ra, ra, ram, ram, pam, pam, ram, pam, pam. Ram pam pam tarararam, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mo. Alleluja! Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka. Przyjmować, nie? Jasne. Ale ekstra, super! Jeszcze raz! Alleluja, 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 alleluja! Alleluja, 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 alleluja! Chodźcie, chwała Panu w niebiesach, na wysokości wcześniej mu dadzą. Wielbicie Pana, duchy niebieskie, wielbicie Pana, Jego zastępy. Księżycu, wielbicie Pana, gwiazdy świecące, wielbicie Pana, niebiosa, niebios, wielbicie Pana, wody podniebne, wielbicie Pana. Wszyscy. Alleluja, 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 alleluja. On daje siłę swemu ludowi, strachu podnosi
Jesteś swoim przyjaciół, jest bowiem niskim dla Isypana. Swoich wybranych on sam umacnia. Chyba wolna! Alleluja, 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 alleluja. Rząd lewa! Niech zabrzmi chwała ojczycie sferze, Jezusynowi, który jest prawdą. Co cię? Jestem w Pana armii i wszyscy. Nie chcę chodzić w pierdolę, jeździć kawalerii, strzelać w artylerii. Nie chcę latać w samolocie. Jestem w Pana armii. Jestem w Pana armii, jestem w Pana armii i życie. Nie chcę chodzić w piechocie, jeździć w kawalerii, strzelać w artylerii. Nie chcę latać. Magda jest amatorką, no. Więc się wyżywa teraz. Do Matki Bożej, do tronu jasnogórskiej Pani.
polecicie na pewno sprawy swoje, rodziny, naszego narodu, ojczyzny, która przeżywa trudności. No one zawsze były w naszym narodzie. Trzeba modlitwą pokonywać wszelkie trudności. O tym przyjmowaniu można rozważać wiele, ale to jest piękna postawa. Człowiek zostawia swoje zajęcia na ukrokach, jak my, młodzi, wszyscy na pewno uczycie się w szkołach średnich czy wyższych, zostawiacie naukę na ten czas, a poświęcacie się w rozważaniu tajemnic Bożych. Idąc w drodze na spotkanie z Matką Bożą, przyjmujecie Eucharystię, która oznacza samego Chrystusa. Niech ten Chrystus Wam błogosławi. Szczęść Wam Boże, drodzy młodzi pielgrzymi. Po krótkiej adoracji poprzez śpiew, ksiądz Maciej rozpocznie i pójdziemy tam na podwórko przed dodaniem. Spożyjemy fanatkę, posiedzieć napojem i ruszymy w drogę dalej. Szczęść Boże. Dziękujemy Panu za ciepłe słowa i powitania. Również dziękujemy od razu za to wszystko, co z dobroci parafii, z troskliwości do Ciebie proboszcza zostało nam przygotowane. Chcemy najpierw też powitać to sanktuarium tutaj i pomodlić się chwilę przez nasz wspólny śpiew młodzieżowy. Może ja od razu ogłoszę, żeby później nie było jakichś tam problemów z wyjściem. Szykujemy się tak do wyjścia gdzieś za 10:11, czyli mamy ponad pół godziny ustoju, myślę, że to wystarczy. Za 10:11 żebyśmy byli już tak gotowi do wyjścia. Teraz wspólnie pomodlimy się, otaczając tą naszą modlitwą tych wszystkich, którzy okazują nam dobroć właśnie miejscowego pasterza, tych wszystkich, którzy trudzicie, żeby tu na dalej przygotować. Stop!
Marta, chodź, no bo... Nie ma powodu. Tylko Kaśka przydała. Ty fajnie wózkę. Nie ma, rozumiesz? Ty ma pomoc. Ja nie wiem, czy mam silny, ale... Nie. A ja mam wodę, tego nie ma wózkę. Mineralną wodę. Co dziewam? To jest. Który raz idziecie w pielgrzymce? A jeśli pierwszy, to dlaczego? A jeśli kolejny, to jak się idzie? Ja idę po raz drugi i idzie się fajnie. Ja idę po raz szósty. Po raz szósty idę. Ja po raz piąty. A dziewczyny, wyjdziecie już po raz spory, piąty, szósty. Co roku jest tak samo, czy z wiekiem robi się trudniej? Znaczy ja wiem, z wiekiem może więcej się nabiera wprawy i człowiek bardziej się orientuje w ogóle, co tutaj się dzieje, co wziąć ze sobą i myślę, że z roku na rok coraz lżej raczej niż ciężej. Czy co roku ta pielgrzymka wygląda tak samo? Czy ta trasa jest jednakowa, nic się nie zmienia? Zmieniają się ludzie wokół, zmienia się co roku, jest inna atmosfera, ale jest ogólnie fajnie i co roku jest coraz chyba lepiej. A co skłania was, żeby co roku brać udział w tej pielgrzymce? To już jest po prostu, to jest tak coś takiego, że jak już się raz pójdzie, to już nie, tak, to już cały czas po prostu wciąga tak, że nie można aż później zostać w domu i nie wiem, z myślą, że oni idą, a ja tutaj sobie siedzę. A powiedzcie mi, w trakcie takiej pielgrzymki, co przeważa? Taki radosny nastrój, jak tutaj widzieliśmy czasami po drodze, czy kontemplacja, skupienie? To zależy od grupy. W naszej grupie raczej radosny nastrój, jest wesoło, wszyscy razem są, bawią się i modlą zarazem. Także Cytrynowa zawsze słynęła z tego, że zawsze było radośnie, miło i jednocześnie spokojnie. Ubolewamy nad tym, że będziemy teraz dołączeni do grupy kutnowskiej. To znaczy, co roku chodziliście jako osobna grupa, a teraz będzie jakoś połączone, tak? Na to, że nasza grupa liczy mało osób, będziemy dołączeni w Łowiczu do grupy kutnowskiej. Dlatego biało-żółta. A dlaczego się z tego nie cieszycie? No nie wiem. To jest coś, będzie coś nowego, coś, czego nie znamy i każdy się obawia, jak to będzie w tym roku. No, ale mamy nadzieję, że wszystko się uda. A powiedzcie jeszcze, co jest najtrudniejsze, ten początek drogi, czy już jak dochodzi się do Częstochowy i rzeczywiście ma się kilka kilometrów w nogach? Nie, najgorsze są początki jednak. Czyli tak jak tutaj siedzicie, to już troszkę jesteście zmęczone? No, takie pierwsze zmęczenie niewielkie, co prawda, ale zawsze jakieś jest. Pod koniec to już tego praktycznie nie czuję. A co jest właśnie najważniejsze? To jak dochodzicie do Częstochowy i rzeczywiście już widać Jasną Górę, czy sama modlitwa, czy po prostu fakt, że jesteście w Częstochowie? Myślę, że wszystko wtedy odgrywa taką samą rolę. Zarówno to, że się doszło, że jest i modlitwa i wtedy w ogóle. No wszystko jest wtedy tak ważne i wspaniałe, że tego się nie da opisać. Włodek jest kierownikiem trasy całej pielgrzymki łowickiej. Dzień dobry, Włodku. Dzień dobry. Powiedz nam, jak wygląda jeden dzień pielgrzyma? Co jest od rana, co jest do wieczora, jak to wygląda przez cały dzień? Więc pobudka jest około godziny 5, no najpóźniej o 6. O godzinie 7 gdzieś tak, lub przed 7, jest msza święta. Wyjście na szlak pielgrzymi jest około godziny 8, no i tak wędrujemy cały dzień. Dzień się składa 5-6 etapów po 5-6, może 7 km każdy. I między tymi etapami odpoczynki 30-minutowe, z czego obiadowy ma trochę więcej, bo 90 minut. I wieczorem, dochodząc na nocleg, po umyciu jeszcze jest apel o 21:00 i po apelu obowiązuje już cisza nocna. Tak wygląda dzień właśnie. A powiedz, jesteś kierownikiem trasy. Co należy do twoich obowiązków? Czy miałeś dużo pracy w związku z tym stanowiskiem? Nie, no dużo to nie miałem. No. A co należy do obowiązków? Ode mnie zależy, kiedy pielgrzymka wyjdzie, jak wyjdzie i czy dojdzie. Muszę po prostu o to zadbać, żeby pielgrzymka wyszła, odpoczęła, zjadła i doszła na miejsce. I
takie stanowisko obejmuje się dzięki czemu? Wieloletnim udziałom w pielgrzymkach, doświadczeniu czy wiedzy jakiejś szczególnej? Ja myślę, że to pytanie trzeba byłoby zadać nie mnie, a przewodnikowi pielgrzymki. Dlaczego mnie wybrał, to nie wiem. Znaczy, czujesz się na siłach, to w gruncie rzeczy wielka odpowiedzialność. No, czuję się na siłach, aczkolwiek się spory czas zastanawiałem, czy być tym właśnie kierownikiem trasy. A ilu ludzi masz do pomocy? Czy to wszyscy ci porządkowi to też mają jakieś wytyczne od ciebie, czy ty masz jakiś swój sztab? To znaczy, mam swoich ludzi, trzech chłopców. To są przewodnicy trasy, oni idą z mapą, z radiem i oni wiedzą, gdzie mają się zatrzymać, na ile i jak grupy mają wyprowadzić wszystko. No właśnie, a ile wcześniej jest przygotowywana trasa? Czy rok w rok pielgrzymka chodzi tą samą trasą? To znaczy, ta pielgrzymka jest dopiero czwarta, więc jeszcze wszystko się dociera i się jeszcze niektóre odcinki zmieniają, ale generalnie jest to te same, czasie są te same noclegi, także w zasadzie się tam zbytnio nie zmienia, tylko mówię, jakieś odcinki, gdzie trzeba inaczej przez trasę przejść, jakąś większą, czy po prostu trzeba coś ominąć, bo wzięli i rozkopali, czy coś takiego, no po prostu. A czy orientujesz się, jak długo przygotowywana jest pielgrzymka? Ty mówisz, że no nie miałeś tak dużo pracy, ale ogólnie to jest czwarta pielgrzymka, tak? I od kiedy ona była przygotowywana? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, pielgrzymkę się przygotowuje od pielgrzymki do pielgrzymki. Z tym, że w tym roku, ponieważ wizyta papieża była w naszej diecezji, więc jakby ten problem tej pielgrzymki pierwszej był odłożony na lipiec i to się wszystko skumulowało na praktycznie niecałe 2 miesiące czasu. I tyle czasu na szczęście nam wystarczyło, no ale generalnie rzecz biorąc, cały rok od pielgrzymki do pielgrzymki są spotkania, wymiana myśli, a dopiero przy końcu, to powiedzmy 3 miesiące jest takie spięcie się i załatwianie wszystkiego, co trzeba, żeby ta pielgrzymka mogła normalnie funkcjonować. Powiedz mi jeszcze, czy ty masz wpływ na to, jak, nie wiem, jest organizowana jakaś pomoc lekarska, czy ty wiesz o takich rzeczach? No chyba tak, bo to kierownik całej trasy to musi wiedzieć wszystko. To znaczy wiem, aczkolwiek ja nie jestem za to odpowiedzialny, jest pewna pani doktor Ewa Mańkowska, zresztą jest pani senator i ona jest szefem służb medycznych u nas właśnie na pielgrzymce. Czyli w przypadku jakichś tam odpukać w niemalowane zdarzeń takich przykrych, ty nie ponosisz wielkiej odpowiedzialności, nie musimy się obawiać, że cię już więcej nie zobaczymy, że coś pójdzie nie tak. To znaczy nie, myślę, że nie, dlatego że tak jak wspomniałem na początku, że do moich obowiązków to należy, żeby pielgrzymka wyszła i doszła, a w jakim stanie fizycznym dojdą ludzie, to już zależy od służb medycznych. Są, pomagają, są karetki, lekarze, pielęgniarki, bąble przebijają, także cały sztab ludzi pracuje nad tym, żeby jakoś tam się szło. W tym roku 82 osoby się nam na razie zapisały na listy. To nie są wszyscy, którzy szli, bo na przykład Sanniki i Łów z nami zawsze szedł i oni w tym roku się gdzie indziej zapisali, także myślę, że byłaby szansa, że nawet około 100 osób by poszło. Natomiast idziemy z Kutnem, dlatego że w tamtym roku było mało osób, jak tutaj rozmawiałem, 80 osób tylko szło wszystkich. No i powiedzieli, że znaczy ten główny szef cały, przewodnik pielgrzymki, że to jest zbyt mała grupa, zbyt duże koszty są, żeby na taką małą grupę, prawda, nagłośnienie znaczki i tak dalej, i tak dalej. I dlatego idziemy z Kutnem. Ale jeżeli byłoby tyle osób, ile na przykład w tym idzie, czyli te nasze, prawda, 80 kilka plus około 20 Iłowa czy Sannik, czyli około 100 osób w sumie, to jest zapewnienie przewodnika, że taka grupa mogłaby iść. Czyli myślę, że jest szansa, że w przyszłym roku pójdziemy jako Cytrynowa. No co tam więcej, no, widać jaka pogoda, leje się żar z nieba, ale myślę, że to dobrze, że jest ciepło, tam można się do słońca też przyzwyczaić, wszyscy mieli wziąć jakieś czapeczki, także nic im się chyba nie stanie, żadnego udaru nie będzie, nastroje są jak na razie dobre,
tutaj przed chwilą mówili, żeby chwalić pielgrzymów, także i żartują, znaczy na razie jest wszystko w porządku, ale ta spiata, wiadomo, że jeszcze kawałek drogi przed nami i to jakieś zmęczenie wyjdzie, ale to w tym zmęczeniu też trzeba jakoś chwalić Pana. No. Ja zachęcam po prostu tych wszystkich, którzy w tym roku zostali w domu, żeby w przyszłym roku się dołączyli, bo mówię, mamy zapewnienie przewodnika, że w przyszłym roku, jeżeli będzie około 100 osób szło, to idziemy jako cytrynowa. Nie? W tym roku wiem, że niektórzy są niezadowoleni z tego powodu, ale to też będzie jakieś nowe doświadczenie, że powiedzmy trzeba będzie umieć się znaleźć w tej większej grupie. To znaczy pielgrzymka ma to do siebie, że to są różne takie etapy, nie? Że są takie etapy modlitewne, gdzie trzeba się wyciszyć i to zwłaszcza na początku czasami do niektórych trudno dociera, że jest taki etap, że no nie wiem, jakiegoś milczenia, przemyślenia spraw, modlitwy, prawda, również śpiewu modlitewnego, gdzie trzeba by się włączyć ten śpiew, a są takie etapy, gdzie ten śpiew jest radosny, nie? Gdzie jest szansa też pogadać, nie? Jakieś znajomości zawrzeć, gdzie jest szansa podzielić się różnymi doświadczeniami. Więc to jest na każdym nawet powiedzmy dniu, czy nawet na każdym etapie są różne takie sytuacje, kiedy ten nastrój w grupie jest inny. Natomiast no, ludzie po prostu muszą się przyzwyczaić, nie? Bo wiadomo, że ci, którzy idą któryś tam raz, to oni już mniej więcej wiedzą, na czym to polega wszystko. Niektórzy mogą mieć trudność na przykład, nie wiem, z takim wyciszeniem się, przestawieniem, nie? Że tutaj raptem byśmy skakali, a za 5 minut będziemy na przykład, nie wiem, godzinki czy różaniec, nie? Śpiewać i trzeba się wyciszyć. Także to, no, do tego trzeba też dorastać i uczyć się, nie? Zawsze centrum każdego dnia pielgrzymkowego jest msza święta. To jest centrum modlitwa, prawda, żeby też właśnie przypomnieć w ogóle, po co my tu jesteśmy i czerpać z tego źródła wszelkich łask. A na trasie jest to różnie, nie? Ale to są ludzie, którzy czuwają na tym, jak komuś się tam zapomni, są tak zwane grupy specjalne, które różne tam sankcje nawet mogą wyciągać. Są porządkowi, u nas też teraz idą, prawda, którzy czuwają nad bezpieczeństwem. Wiadomo, że na początku to jest trudno ludzi do takiej karności jakoś przyzwyczaić, że to jednak tą stronę trzeba zostawić, ale oni się uczą tego i myślę, że to dosyć dobrze idzie, jak na razie u nas. Dziękujemy za życzliwość i dobroć tutaj gospodarzowi. Księdzu Proboszczowi, parafianom, którzy trudzili się, żeby nas godnie przyjąć. I jako wyraz dziękczynienia zdobywajmy te proste siły. Bóg zapłać wam, alleluja! Bóg zapłać wam, alleluja! Bóg zapłać wam, alleluja! Bóg zapłać wam! Na tym, na antenie. Tam, tu odwróć, przodem.
Łukasz, o ten Starlet.